stać. No, a jakby było, tak tu pana wszedł ktoś do mieszkania i zrobił wlądrowanie? Ja wiem, że myśmy zrobili źle i przepraszamy bardzo i proszę powiedzieć, co możemy zrobić teraz, żeby no nie wiem. No, zadośćuczynić pani. Czy, no to czy, przyjechał czy pan, że w tym roku jest słabe zboże, ale tu pan nie musi tu niszczyć tego zboża. No my tu wybraliśmy takie troski, ja wiem, polanka, że to i tak polanka. Jest No to na polu jest tyle lotniska, łąka jest. Ja sobie spiszę numer w telefon i zadzwonię tam, gdzie będzie potrzeba. No może jednak byśmy, proszę powiedzieć, co jesteśmy winni, czy jak możemy pani zrekompensować. Ale widzi pan, ja że wiem, w tym roku jest zboże liche, to trzeba było już tam, jest teren wojskowy, nawet nie ma terenu wojskowego, bo to jest do tych drutów, a tutaj ten las tam jest polna, wolna, cała ta polana. Niczyje to jest, czyli nie ma. No państwowe to jest, od ten las, co ta polana. To pan sobie wszedł, starsza osoba, nie rozumie, bo z miasta. Myśli, że to na wsi to wszystko, co jest. Naprawdę, bardzo przepraszamy i proszę nam powiedzieć, co możemy zrobić, żeby to naprawić. Ja nic nie chcę, ale niech się pan stąd wyprowadzi. Oczywiście, że wychodzimy. Co tu za buty? Tylko... Co tu było? A to my film kręcimy i dlatego tak sobie tutaj scenografię ułożyliśmy. Kręcimy film. Jaki? Pornograficzny? Nie, no niech pani nie żartuje. Skąd? O takim nagłym porodzie w terenie. No konkurs. No. Tak, majtki leżą. Pani ma majtki, nie ma majtki. No, mogę pokazać. Nie, to jest pani, to nie o to, no, naprawdę o to proszę nas nie posądzać. Ale numer sobie tak spiszę do telefonu, żeby pan był naprawdę... Jak będzie pan w porządku, to mnie pan znajdzie. Niech pani nam powie, co możemy zrobić, naprawdę. Dobrze, dziękuję, ale tam jest taka polana, to zamiast iść w krzaki, to oni tu przyszli sobie, państwo sobie przyszli tutaj. To no. Pani mieszka w tych tam gdzieś zabudowaniach, tak. Bo myśmy, no to tam myśmy nie dotarli, myśmy myśleli, że no to właśnie, tam jest. Już kiedyś tamtej, tu ja właśnie jechałam, tamtej, nie, bo nie było pana, tylko były inne osoby. Aha. Były. No ten jeden pan był, tylko jednego, był taki jeden wysoki. Myśmy przy tej drodze tam, jak tutaj. No to może idziemy. Pan był, tak? No właśnie. Ja się nie zainteresowałam, a dzisiaj jadę, patrzę, bo ja sobie krowę pasę tam, bo nie muszę na swoim polu, żeby mleko było. No kurde mać. Myśmy tutaj przy tej tam drodze stali. Nie wiem, ja wiem, pani... bo ja już kiedyś ten pan mnie poznał na pewno. Że tam to jest gdzieś stamtąd i. Nieważne, czyje to jest, a jakby ktoś do pana do mieszkania szedł. No ja naprawdę rozumiem i przepraszamy bardzo, naprawdę. No zrobiliśmy źle, my to wiemy. I proszę nam powiedzieć, co możemy zrobić, żeby nic, już się stąd wynosimy. Ja tylko sobie piszę numer i ja załatwię sprawę. Jak pan, dorosła osoba, nie wie, co ma zrobić, tyle jest pola, tam nieużytków, las, polana, to wszedł w środek pola. Dorosła osoba. No. Nieważne, że jesteśmy na wsi, to nie trzeba nas tak traktować jak nie wiem co. Naprawdę to my przepraszamy bardzo. Dużej zniszczyliśmy? Tak samo ludzie i teraz nie to, że jesteśmy dechami zabici, bo mamy wszystko to samo, co i w mieście. My tak nie myślimy, proszę tak nie mówić. Kurwa. No i doszło do tego, co wam od początku mówiłem. Tak? A dużej zniszczyliśmy? To nie o to chodzi. Tylko